Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek recenzji serwerów CServer.pl. Tutaj Skorpion, a dzisiaj towarzyszyć mi będzie Kamil256. Cześć. Dobra, czyli zaczniemy od podstaw, czyli sloty na serwerze Gun Game. Jest slotów 21 plus 1 dla Hell TV oraz 26 map, na których możemy grać. Dobra, Kamil, twoja działka, czyli zasady. Gun Game opiera się na zabijaniu przede wszystkim. Jest to coś podobnego do Deathmatcha, jednak na Gun Game człowiek uczy się używać każdej dostępnej broni w CS-ie. Na serwerze, aby osiągnąć nową broń, należy zabijać przeciwników. Trzy zabójstwa prowadzą do nowej broni. Można również używać noża. Zabijesz kogoś z noża, to przeciwnik traci poziom, spada do gorszej broni, a ty automatycznie dostajesz nową broń. Dobra. Chyba, że jeszcze coś. Co jeszcze? Gun Game uczy przede wszystkim szybkiej reakcji. Gun Game to przede wszystkim zabawa. Gun Game to nie jest mod dla introwertyków. Dobra, co z jakimiś pluginami? Co tu mamy na serwerze? No, na serwerze mamy oczywiście, jak na każdym innym serwerze, serwer wersji admina. No i oczywiście sam plugin Gun Game'a. Nie ma tu specjalnych pluginów na tym serwerze, bo są po prostu niepotrzebne. Tak, taka mała zasada, że zawsze nie śmiecimy serwerów zbędnymi pluginami. Jak, że tak powiem, kiedy gra się kończy? Jak się kupuje zwycięzcę tutaj? Ogólnie na naszym serwerze jest 26 poziomów. Od pierwszego do 24 poziomu są to różnego maści bronie. Na początku jest broń krótka, potem przychodzą strzelby, broń maszynowa, karabiny, snajpery, na końcu jest popularna krowa, czyli M249. 25 level natomiast jest to poziom na granacie. Tutaj też mogę powiedzieć, że nasz serwer jest innowacyjny pod względem tego 25 levelu, ponieważ na niemal wszystkich serwerach Gun Game'a, jak ma się granat, to ma się również Glocka. U nas na serwerze ma się USB. No, tak, i na 26 level, czyli na 26 poziom, żeby go zdobyć, trzeba kogoś zabić z granata. Raz, nie trzeba trzy razy, wystarczy raz. Zabijanie z USB nic nie daje. Na 26 poziom jest to nóż. Wygrywa ten, kto pierwszy zabije na 26 poziomie z noża. Na 25 poziomie włącza się Friendly Fire i można zabijać swoich. Zabicie swojego powoduje zabranie jednego zabójstwa. Zabójstwa, nie poziomu? Nie, zabójstwa. Poziom można stracić też poprzez samobójstwo. To cały poziom wtedy się straci, trzy zabójstwa. Dobra. No jak na każdym serwerze, tak jak i tak, też tutaj jest możliwość wykupienia VIP-a. Co daje VIP? VIP daje odzyskiwanie życia. 10 za zabójstwo i 15 za zabójstwo w głowę. Oprócz tego oczywiście daje standardowo inny model. Oraz maksymalne możliwe posiadanie HP jest to 130. Rodzisz się normalnie ze 100 HP, ale możesz 130 nawet mieć. I oczywiście inny model. Już mówiłem o modelu. Mówiłeś o modelu? Tak, mówiłem już. Ale to czekaj, to... A, wiem, o czym nie mówisz. I ten... są pokazywane na bieżąco obrażenia. A, już miałem do tego powiedzieć dopiero. Słucham? Miałem to powiedzieć. Miałeś to... A, przepraszam. Haniebnie ci przerwałem. Zaskoczony. Dobra. Czy coś jeszcze? Coś pominęliśmy? Co jeszcze można powiedzieć? A, na serwerze są mapy różnej maści. Bardzo duże, bardzo małe, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak, bo na Gun Game prowadzimy rozgrzewkę dynamiczną, czyli raczej kampić to tutaj nie wypada. Znaczy, kampić jak kampić, długo się nie pokampi na tym. No, to też, też racja. Dobra. Także jeszcze z takich już kończących rzeczy, to oczywiście zapraszamy na forum. Już niedługo po emisji tego odcinka będzie dostępna ankieta, gdzie będziecie mogli głosować na następny serwer, który użyjemy w recenzji. Zapraszamy na forum, zapraszamy do sklepiku. I co? I zapraszamy na serwery, no. To chyba by było na tyle.
Także. Zapraszamy. Także my się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Na razie.